Cześć, witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowej zabawie, w nowej wróżbie online. Dzisiaj 5 stosików, 5 odpowiedzi i 5 podpowiedzi. Jak zaczynamy tę zabawę? Usiądźcie i rozluźnijcie się. Mam nadzieję, że wyrównacie oddech, uspokoicie umysł i zadajcie sobie w tym momencie swoje ważne pytanie. Daję Wam parę sekund na to, żeby zadać sobie pytanie. Potem będzie odpowiedź, czy uda mi się to zrealizować. A więc zadajemy sobie swoje pytanie. Ja sobie również zadaję. Te karty są przetasowane, rozłożone. Ja też nie podglądałam. Zawsze możecie wrócić do tej zabawy i tak naprawdę też polecić swoim bliskim, dlatego że każdy dostanie swoją odpowiedź. Czyli myślimy o jakimś celu, i czy uda mi się zrealizować dany cel. Jak już macie, możecie zastopować ten filmik, jak już macie wymyślone swoje pytanie, wybierzcie sobie numer stosiku, oczywiście, że nie kubki, jak prawdziwe czarownice, numer stosiku od 1 do 5. I tutaj trzy karty odpowiedzą nam, czy uda się zrealizować, oraz runy podpowiedzą, jak do tego dojść. Mam nadzieję, że już wszyscy pomyśleli i zaczynamy odpowiedzi na pytania. Stosik numer 1. Stosik numer 1 pokazuje nam, uda się zrealizować w bardzo dobrym stylu, przy dobrej współpracy z jakąś bliską osobą, ale w czasie, w którym tego nie oczekujesz, bo jest tutaj przedłużenie czasu. A runy podpowiadają, nawet gdyby wydawało się, że trzeba będzie grom z jasnego nieba zaprząc do realizacji, to jesteś w stanie to zrobić. I Twoje działanie powinno polegać na tym, że nawet jeżeli w momencie będziesz musiał wiele zniszczyć, ze sporo ilości rzeczy zrezygnować, to jeżeli cofniesz, zburzysz, to będziesz mógł zbudować na nowo. Czyli realizacja w pierwszym stosiku, owszem, jest. Witam te wszystkie osoby, które są na czacie, które się z nami bawią. Pamiętajcie, że ten film będzie na fanpage'u, więc można odtworzyć, można komuś pokazać. Stosik numer 2. Tutaj jest brak realizacji, dlatego że wysokie osoby, ja tak to nazywam przy karcie cesarza, ale szefostwo, klienci, jeżeli mamy własną działalność, ktoś od kogoś coś zależy, będą blokować naszą ścieżkę. Co możemy zrobić, żeby zrealizować w takim razie? Walczyć do ostatniej kropli krwi, jak prawdziwy wojownik. Taka rada. Czyli pierwsza kubka jest realizacja, druga niekoniecznie. Co kryje się w trzeciej kubce? Jeżeli będziemy postępować bez lęków i z taką własną możliwością, z karta cesarzowej mówi, uwierz w siebie, masz te możliwości, jesteśmy w stanie zadanie zrealizować. A runy podpowiadają, rób wszystko, co jest według Ciebie praworządne, pozytywne, planuj i krok po kroku realizuj te plany, pozbądź się lęków, to powiedział Tarot, a wtedy uda się to zrealizować. Stosik numer 4. Czy uda się zrealizować dany plan? Bardzo dużo okoliczności niesprzyjających oraz również własne pozamykanie na możliwości, blokujące nas w realizacji urzędy i sprawy formalne. Czyli tutaj realizacja bardzo ciężka. Co zrobić? Mówić, rozmawiać, czytać umowy, posługiwać się słowem i jeżeli jeden raz nie wystarczy, to trzeba nawet powtórzyć pewne rzeczy 3 razy. Wtedy może uda się zrealizować nasze plany, ale na razie ten pierwszy stosik był najbardziej na tak, na realizację. Co będzie przy 5 stosiku kart? Masz na tyle potencjału, możliwości i spokoju w sobie, że uda się Twoje plany zrealizować. A co może Ci pomóc? Świadomość, że co zasiejesz, to zbierzesz. Tak wygląda nasza zabawa. Pamiętajcie, by zadawać konkretne pytanie do tych zabaw, dostaniecie tutaj konkretną odpowiedź. Jeżeli ktoś ogląda na świeżo, jeżeli komuś polecicie,
Nie mówcie, na czym to polega, który stosik jest, który niech sobie wybierze i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Pamiętajcie, że można lajkować, że można kopiować link, wkładać gdzieś, gdzie uznacie, że jest warta ta zabawa rozpowszechnienia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkie osoby na czatach. Buziaczki dla Was. Tutaj widzę, że leci cała multum serduszek różnego rodzaju. Bardzo się cieszę. Pamiętajcie, że to zawsze w statystyki leci. A czemu nie? Buziaczki dla Was i do zobaczenia do kolejnej zabawy z wróżbami online. Pa, pa!